Projekt programu lekowego w raku nerkowo-komórkowym został przygotowany w oparciu o najnowsze wytyczne postępowania, które zostały opublikowane przez Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej z inicjatywy prezesa towarzystwa, czyli profesora Piotra Wysockiego. Ten dokument został przygotowany przez zespół kilku ekspertów, w którym miałem też przyjemność uczestniczyć. Program obejmuje przede wszystkim te metody leczenia systemowego, leczenia farmakologicznego, które są racjonalnie uzasadnione, to znaczy oparte są na tak zwanych dowodach naukowych, czyli wynikach prospektywnych badań klinicznych ze wskazaniem ich poziomu uzasadnienia i kategorii rekomendacji. To było najważniejsze, myślę, taki punkt wyjścia. Po drugie, wytyczne zawierają wskazania do bardzo wielu leków. Liczba tych leków jest o wiele większa niż poprzednio. W tej chwili mamy taką sytuację, że w raku nerkowo-komórkowym dysponujemy danymi naukowymi, które uzasadniają stosowanie 9 leków w monoterapii, czyli pojedynczo, i 5 kombinacji złożonych z wielokinazowych inhibitorów angiogenezy oraz leków blokujących punkty kontrolne odpowiedzi immunologicznej. Czyli to jest kombinacja leczenia antyangiogennego i immunoterapii. I staraliśmy się te leki w ten sposób ułożyć w projekcie programu, aby po pierwsze umożliwić leczenie sekwencyjne stosowanie tych metod. To nie jest tylko pierwsza i druga linia leczenia, ale również i trzecia linia postępowania, bo część z tych chorych wymaga takiego sekwencyjnego podejścia. Po drugie, staraliśmy się, i to było bardzo istotne, żeby dostosować to leczenie do indywidualnej charakterystyki chorych, czyli no, chcieliśmy pójść zgodnie z nurtem personalizacji postępowania przeciwnowotworowego. Poszczególne metody leczenia systemowego powinny być dobierane w zależności od czynników decydujących o kategorii rokowniczej. W raku nerkowo-komórkowym są 3 takie kategorie: rokowanie korzystne, pośrednie i niekorzystne. I w każdej z tych sytuacji sekwencja leczenia powinna się różnić. Drugim takim elementem jest charakterystyka samych chorych, to znaczy czy występują objawy, jak bardzo są nasilone i jakie jest zaawansowanie, czyli zasięg nowotworu. I w tych sytuacjach bardzo różnych konieczne jest właśnie wprowadzenie różnej sekwencji stosowania leków przeciwnowotworowych. Czasami jest tak, że objawy są bardzo nasilone i konieczne jest wprowadzenie leczenia bardziej agresywnego, natomiast w innych sytuacjach może to być leczenie mniej agresywne. Wreszcie nie tylko ograniczaliśmy się w projekcie do wprowadzenia nowych leków, ale również do sytuacji szczególnych. Taką sytuacją szczególną jest tak zwana choroba oligometastatyczna, czyli sytuacja, w której jest niewielka liczba przerzutów w jednym narządzie u chorych na zaawansowanego raka nerkowo-komórkowego, gdzie trzeba umiejętny sposób połączyć stosowanie leczenia farmakologicznego z leczeniem miejscowym, którym może być leczenie chirurgiczne albo stereotaktyczna radioterapia. Istotną zmianą, która jest umieszczona w naszym projekcie, w projekcie nowego programu lekowego, jest mniej kategoryczne podejście do konieczności wykonywania nefrektomii u chorych
z zaawansowanym, uogólnionym rakiem nerkowo-komórkowym. Wiadomo, że nie we wszystkich sytuacjach takie podejście, czyli wykonanie nefrektomii, usunięcie nerki jest zasadne. Są sytuacje, w których należy w pierwszej kolejności wdrożyć leczenie farmakologiczne i to są rzeczy, które zostały w tym programie również uwzględnione. Uważam, że projekt obecnego programu lekowego, który jest oparty na naukowych podstawach, zawiera możliwość kompleksowego postępowania u chorych na uogólnionego raka nerkowo-komórkowego. I co bardzo istotne, uwzględnia indywidualną charakterystykę poszczególnych chorych i dostosowanie postępowania do właśnie cech chorego.